byłam aresztowana w Warszawie. Siedziałam 9 miesięcy na Pawiaku, w tym 6 tygodni byłam izolatką. Po 9 miesiącach był pierwszy transport do obozu Ravensbrück, Lublin, Warszawa, Sondentransport tak zwany. Tam przebywałam do końca wojny. Jak wyjeżdżałyśmy z Pawiaka, obiecywano nam, że to będziemy miały takie dobre warunki, możemy zdjęcia ze sobą wziąć, rodziny. No ale jak przyjechałyśmy, to była makabra, bo stałyśmy na placu całą dobę, nasz transport. Poza tym, jak wchodziłyśmy do łaźni, gdzie nas puszczano wykąpać się, to woda leciała tylko małym strumykiem, a 3 czy 4 było pod prysznicem i właściwie to żadne mycie było. A przy tym gestapowcy przychodzili, stali i patrzyli na nas, nam było bardzo... No, wstydziłyśmy się po prostu. W międzyczasie miałam operację. W pierwszej grupie byłam z panią Połtawską, z koleżanką Połtawską. Ruzia Gutek, dwie zielonki. Miałam operację prawej nogi podudzia. Pierwszy raz, jedna znaczy operacja. Po 6 tygodniach wezwali mnie do rewiru i w tej samej bliźnie zrobili po raz drugi operację. Tą operację bardzo przeżywałam. Miałam wtedy 42,2 kreski temperatury. Była koleżanka Nina Iwańska, która była po operacji i ona na jednej nodze biegała i koło mnie coś robiła. Ja byłam spragniona, znaczy miałam pragnienie, ona stukała do drzwi, bo byłyśmy zamknięte na klucz i wołała, żeby dali coś do picia. Oczywiście nie dostałyśmy picia. Potem jej, kiedy trochę ożyłam, pytałam się jej: Ninka, przecież ty jesteś po operacji, dlaczego ty tak koło mnie skakałaś? A ona mówi, powiedziała mi, że uważała, że robi to ostatnią posługę przy mnie. Więc było kilka, że wyjechało, a te, które zostały, to były ratowane przez cały obóz. Przez cały obóz, bo był jeden dzień, to była taka nagonka na nas z psami, że chcieli nas wyłapać, no i zlikwidować. No, ale obóz, te Rosjanki zgasiły światło, popsuły, znaczy tam, nie wiem co tam, w każdym razie zgasło światło, bo to było rano, o 4 rano, to było jeszcze ciemno, tu jesień. Natomiast no, zrobił się taki chaos, że oni nie mogli nas wyłapać, a myśmy
gdzie mogły, to się chowały. No i oczywiście każda nam pomogła. ...28 kwietnia, kiedy nas zwołali na fornę i przydzielili obstawę Niemców i przez bramę przeszłyśmy już jako niby wolne. To było, zostały tylko osoby, które były chore w szpitalu. To z naszej grupy to była Irena Backiel. Ona była dłużej, bo ona z płucami miała kłopoty, także ona została. No, a tak myśmy wszystkie i doszłyśmy do Freiburga i potem rozdzielili nas na dwie grupy. Także niektóre pojechały, bo miały wóz z koniem, pojechały inną drogą, my inną. Także, a jeszcze dostałyśmy paczki na wyjazd z Czerwonego Krzyża. No więc ja położyłam tą paczkę na tym wozie, no i wreszcie zostałam bez niczego, bo byłam oddzielona.